Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Efektowne pojedynki i emocje. Do Wrocławia przyjechali zawodnicy m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Czech. Wśród uczestników znalazła się m.in. paraolimpijka z Aten i Pekinu Agnieszka Wysocka, która pracuje i trenuje we Wrocławiu. Kobieta przyznaje, że tenis na wózkach to wyzwanie, ale i sama przyjemność. Uczestnicy międzynarodowego turnieju grają na dobrze nam znanych kortach w hali Redeco. Do Wrocławia przylecieli m.in. Brytyjczyk Mark McCarroll, który w międzynarodowym rankingu zajmuje 12 miejsce, oraz 13 Adam Kellerman z Australii. W tej części Europy to turniej o najwyższej randze. Tenis na wózkach niewiele różni się od tradycyjnego. W tym pierwszym piłka przed uderzeniem może dwa razy skozłować, ale jak przekonują grający, na tym poziomie zawodników, których będzie można zobaczyć we Wrocławiu, nie zdarza się to często. Startujący we Wrocław Cup trenują już od dawna i poruszają się po korcie bardzo szybko, dlatego wystarczy im przeważnie jeden kozioł. W trakcie zawodów zostanie rozegrany dodatkowy turniej integracyjny imienia Grzegorza Hoffmana, w trakcie którego zmierzą się niepełnosprawni sportowcy, a także sponsorzy i VIP-y, którzy na co dzień nie jeżdżą na wózkach. Wstęp na wszystkie mecze turnieju, które odbywają się w centrum tenisowym przy Alei Halera, jest bezpłatny. Finał debla przewidziano na piątek. Dzień później zmierzą się finaliści całych zawodów. Wstęp na mecze jest bezpłatny. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.